królowa Wapeta. Niby marcowe. Królowa Bona umarła. Hannibal ante portas! Gęsi kapitolińskie, a gęsi! A jedy marcowe? W którym roku? Ale Agates! Tu brute kontra me! Czterdzieści siedem! Hannibal ante portas! Jedy marcowe! Gęsi kapitolińskie, a gęsi! Kapeta. Królowa Bona umarła! Królowa Kapeta w którym roku? Idy marcowe! Ehem, fugaces postume, postume! Ech, tu brudy postume! Idy marcowe! Galante portas! Nie! Gęsi kapitolińskie! Idy! Podczas mówienia dokonują się prawie ust tej różne ruchy. Na przykład rozmaicił kolejny do głoski A, inaczej do E, a słowa inaczej do U. Całkowicie zbierają się, by potem gwałtownie się rozedrzeć przy głosce B lub H. Koniec języka wyraźnie drży, uderzając o dziąsła, kiedy wymawiamy rrrr, a zwija się swym uchodem i cofa nieco błąkany ustek, pozostawiając otworem jej boki, przy warga dolna zbliża się widocznie do górnych zębów, przy a więc różne rzeczy mianowicie pracują różne kanibalanie podczas. Można szukać środek i tył. Narządy mowy znajdują się również poza usta. Co serce, wydech, który wychodzi z puszki, po które palają na suszej widoku palicy, której górna część wyświetlają udział pani przez bardzo doniosły. Idy marcowe, gdzie równie płacą na przejściu od tkani do jamy gardłowej. Ruchoma krząska zwala na głośnią, która zamykając w czasie jedzenia połączenie jamy gardłowej z tkanią nie dopuszcza do eudu. Gęsi kapitolińskie, a gęsi 120.